zobaczcie, tutaj na wprost jest taka górka, oczywiście nie tam szczyt, tylko troszkę niżej i takie drzewko. I my, słuchajcie, tam właśnie idziemy, to znaczy podjeżdżamy kawałek i zaraz wysiądziemy z auta i tam będziemy szli. No i zobaczymy. A tutaj mogę Wam pokazać, moi drodzy, trochę miasteczka niemieckiego. A tu jest szkoła. To jest Realschule. I proszę, dzieci sobie grają w piłkę na boisku. I tu jest Realschule. Taka szkoła. Tak ona wygląda. O. Jedzie pociąg. A my idziemy tam w stronę góry, w stronę słońca. Ale musimy czekać, aż szlaban się podniesie, bo właśnie przejeżdża pociąg. Siu! Środki, nie? No i od razu się podnosi. Że długo się nie czeka. Słuchajcie, dzisiaj jest po prostu rewelacyjna pogoda. Czuję się, jakby była wiosna. I nic, tylko trzeba wyjść z domu i iść koniecznie się przejść. I właśnie my to czynimy. Nie, husbando? No, fajna pogoda, końce, słońce po, nie wiem, 2 tygodnie z chmury. Dokładnie. No to... 2 tygodnie bez przerwy było ciemno, padało ostatnio i się nic nie chciało. A dzisiaj jest fajne słoneczko, słychać ptaki i po prostu jest pięknie. Zresztą zobaczcie sami. A tam jak pięknie te góry wyglądają. Nie? No i tę stronę. Jeszcze lepiej. Lepiej. Ojej. Zobacz, tutaj też jest jabłonie. Mhm. No i słuchajcie, to tak nie widać, ale oczywiście to jest górka, nie? Także trzeba wysiłku użyć, żeby tam wdrapać się. Ale jak to mówią, sport to zdrowie. No, zawsze jest dobre troszkę chodzi. I jest dobre na fizyczne i też na umysłowo. Na umysłowo. Dokładnie. I woda ładnie ścieka. To jest jeszcze pozostałość po śniegu, który się roztopił i teraz z tej trawy właśnie spływa. No i teraz jest pytanie, słuchajcie, czy nam się uda tam przejść? Bo jak się okazuje, tutaj za tą bramą na wprost jest droga. No i chyba tutaj chyba nie ma żadnego tunelu, żeby przejść na drugą stronę. I słuchajcie, tutaj jest Willkommen in Dettingen an der Erms auf der Kirchenberg zum Probieren und Studieren und in der Dettinger Kirchenheimat. Także takie można zbierać wiśnie. To jest... Proszę, i tu teraz Paulo ładnie będzie tłumaczył. Nie! Witamy w Dettingen na wiśniowej drodze i tutaj można próbować i studieren, uczyć się, studiować. I tu jest wszystko o czym? O takim domu wiśni. I tutaj jest pokazane Towek. To jest chyba ta na zielono, tak mi się wydaje. To jest ta. I tu wszystko pisze o tym. I tak naprawdę to jest od 2006 roku. Super. Idziemy teraz tą drogą właśnie. Zobaczymy, czy tam gdzieś będą te drzewka wiśniowe. No, jestem ciekawa. No i słuchajcie, tam po tamtej stronie
tutaj za tą górką jest droga oczywiście i tam jest to drzewko i tak naprawdę możemy pójść tędy i tam gdzieś się przechodzi dalej. No zobaczymy, czy pójdziemy tam dalej, czy po prostu kawałek się przejdziemy i na tym zakończymy. No i słuchajcie, tutaj żeby iść musimy przekroczyć mostem drogę i zobaczcie teraz, jesteśmy na moście i proszę, ile aut, jak zawsze bardzo dużo aut w jedną i w drugą stronę, a my idziemy tam. Zobaczcie, tutaj jest Kirschenheimat i to nie są żadne jabłonie, tylko to są wiśnie, moi drodzy. To są wiśnie. My chcemy tam dojść. No i zacząłem, czy to się uda? Nie wiem. Tu już Paulo na prowadzeniu. No. Wiadomo, zimno, więc wiśni nie ma. Ale no jestem ciekawa, jak tu wygląda latem. No, na pewno ładnie. Na pewno wrócimy z lata tutaj. Latem na pewno wrócimy. Zobaczcie, jaki widok. Ślicznie. Bardzo ładnie. Jesteśmy teraz na 400 metrów. Na 400 metrów. No. Ale to wtedy jest tu niżej niż... Tak, my mieszkamy wyżej wtedy. No. My mieszkamy na 450. No, albo chyba też 400 metrów. To samo, nie? 450 my mieszkamy. To sprawdzimy. I tutaj tak naprawdę widać tą panoramę. Tutaj na miasto. I ono, to miasto jest właśnie w dolinie. I widać, jak ten teren idzie tam w górę, w tą stronę. Wszystko idzie do góry. I tam też. I my teraz tutaj też jesteśmy w górze. Tak naprawdę, gdybyśmy stanęli z tamtej strony, to wtedy byśmy mieli z lewej strony górę i z prawej strony górę. A miasto jest w dolinie. Fajnie. Super. Paulo już tam siedzi. I wiecie co, tu chyba się tu nie wdrapiemy na tą górkę. Bo nie ma tutaj, nie widać żadnych ścieżek, żeby były. Nie wiem, czy tam się wchodzi, czy też nie. Ale na sankach to musi być jazda. Hu, hu, hu. Zjechałbyś? Nie. No. Na sankach to po prostu... Słuchajcie, stamtąd, tutaj jakby się jechało, to kurczę... Nie wiem, tu tam na dole... Nie, to w ogóle jest nie do zrobienia. To chyba by był wypadek. No i zobaczcie, nawet gdyśmy chcieli, to górka jest pod prądem. Także niestety nie wolno wchodzić. Jest zamknięta. Także nie wolno. Tam jest ławeczka, Paulusz tam usiadł. Chociaż tam jest jakaś brama. Pedro, może tam kiedyś bilety sprzedawali i się wchodziło tamtędy. Uhuhu. Słuchajcie, było to. Bo jeszcze niedawno tutaj śnieg leżał. Także teraz wszystko tu jest mokre. I błotko się zrobiło. No i zobaczcie. Po niemiecku. Górka zamknięta. Oprądowana, także pod prądem i tutaj oczywiście bramka. No i pewnie ta bramka się otwiera, ale może na wiosnę i dopiero wtedy można tam wchodzić, a póki co bramka zamknięta. Ale słuchajcie, no tam nie weszliśmy, nie wdrapaliśmy się, ale i tak jestem zadowolona, bo no jesteśmy praktycznie przy tej górce i możemy podziwiać ten piękny widok.
zobaczcie, tutaj jest bramka otwarta. I jednak tutaj można wejść. Skały. Także to jest góra. To jest góra taka skalista, obrośnięta trawą. O. Widzicie? Ale fajnie. Wow. Słuchajcie. Po prostu bajka. Bajka. Coś tu nie spadnę. A jak spadnę, to gdzie polecę? Troszkę tu niżej. Także tutaj są skały, słuchajcie. I się nawet fajnie idzie po tych skałkach. Wow. I u góry, słuchajcie, można sobie usiąść. Także tutaj też są skałki. Uwaga, Kasia, może być ślisko. No i Paulo już siedzi. Otwarta bramka? Ja proszę pana. Ja ale pięknie. Super. I tutaj jest tabliczka. Ładna. I tu oczywiście to drzewo. To drzewo, które widać zewsząd. Słuchajcie, zewsząd widać, ale fajnie. Tam ktoś biegnie na dole. O, tam jest boisko. I basen, tam też jest basen. No. I słuchajcie, warto było, nie, mężu? Warto było wejść. No, miejsce śliczne, widok jest ładny. Tam grzeby zapewne bardzo ładne, duże. Na lato to tam musi być bardzo pięknie. Piękne miejsce. Tak jest. No powiem wam, że bardzo mi się podoba i warto było tutaj przyjść. Tutaj słuchajcie, troszkę wieje, bo jednak nie da się ukryć, jesteśmy wyżej, ale faktycznie takie wyjście z domu, przejście się i nie dość, że właśnie poddychanie tym świeżym powietrzem, to jeszcze widokami, to można się tak zrelaksować, że po prostu chce się żyć. Prawda? Prawda. Bardzo fajne. Też mi podoba takie miejsce i taki spokój i widoki. I to jest na pewno warto. Troszkę jechać i widać i zrelaksować. Tak jest. Także musimy znowu tu wrócić, ale tym razem powrócimy tutaj latem. Latem. Gdyby nie ładnie na dzień i słońce. Mhm. Albo wiosną. I wtedy zobaczymy, jak tutaj wygląda wiosną, bo wtedy jest bardziej zielono wiosną. Także to też nas ciekawi. Nie? Ciekawe. Tak jest. No i jeszcze raz wam pokażę. Tak tu wygląda. Zobaczcie z tej górki. Taka stroma górka. Z tej strony to praktycznie ciężko by było wspinać się. Ale zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione, bo naokoło tego drzewa są porobione siedziska, ławeczki są porobione i po takim zdrapaniu się można spokojnie sobie posiedzieć. A jeszcze wam pokażę to, co jest, pokażę wam to, co, z czego słynie. Słyną Niemcy. To właśnie tam w dole, słuchajcie, jest palenisko i tutaj, słuchajcie, można przyjechać i sobie zrobić właśnie ognisko. I wspólnie ze znajomymi można sobie posiedzieć, usmażyć jakąś, upiec jakąś kiełbaskę i sobie właśnie odpocząć. Bardzo fajne. No i oczywiście różnego rodzaju dróżki i tam na tą większą górkę można się wspinać i pójść w którąś z tych dróżek. Ale jeszcze pójdziemy tam na wprost za paleniskiem, bo tam jest jakieś źródełko. No i zobaczymy, co to za źródełko. No a tu zobaczcie skałki. O. Wow. No. Ślicznie.
Fajnie. Jezu, aż mi się w głowie kręci. No i schodzimy, słuchajcie, na dół. Bo teraz czas, czas, gdzie? Na zakupy. Na zakupy. Tak, moi drodzy, jedziemy dzisiaj do galerii. Do Primarka jedziemy. Zobaczyć, co tam ciekawego jest. No i słuchajcie, pokażę wam tu z bliska. Pokażę wam z bliska palę niską. Także tutaj można sobie przyjechać i palić ognisko. I oczywiście na ognisku można piec kiełbaskę. Zobaczcie, tutaj są stoły, ławeczki. Tu jeszcze jedna ławeczka. I tutaj ławeczka. Także bardzo fajnie i miło można spędzić czas. Ale zobaczcie, tutaj jak pójdziemy wyżej, to tam z góry widziałam, że jest jakieś takie, nie wiem, moi drodzy, czy ja podejdę. Aha, raczej tędy nie podejdę. Także muszę iść z drugiej strony. Ale chcę wam pokazać, wiecie co chcę wam pokazać? Chcę wam pokazać źródełko. Tam mi się wydaje, że jest źródełko i wypływa woda. No jestem ciekawa, czy ta woda dalej tam płynie, czy nie. I jak to wygląda. A płynie, słuchajcie, już widzę. Już widzę, on płynie woda. Tylko teraz pytanie, czy ta woda jest do picia? No. Zaraz zobaczymy. Wow. I zobaczcie. Źródełko. Zrobione. Fajne. Hauserbrunnen. I to jest wybudowane w 1943 roku. David den Bürgermeister 1895-1919. I proszę, wypływa woda. A, ale słuchajcie, niestety kein Trinkwasser, także tej wody nie można pić. No ale źródełko jest. I z góry wypływa woda. Fajnie. I ostatni rzut okiem tam, gdzie byliśmy. Proszę bardzo, drzewko. U góry ławeczki. I tam właśnie się wdrapaliśmy. A teraz, moi drodzy, żegnamy się. I to już było na tyle w dzisiejszym dniu. I słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało, że spędziliście miło z nami czas. I to był taki dzień z nami. Oczywiście wolny dzień z nami. I oczywiście zapraszam was do następnego filmiku. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi tutaj, serdecznie was witamy. I oczywiście zostawcie subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, że jesteście nowi. Ja was serdecznie witam. Zostańcie na dłużej i oglądajcie nas. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!